wszystkim oficer. A cała służba, której był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Rwolski, no to była służba powołana do istnienia przez sowiecki Smiersz. I ta służba od 1943 do 2007 roku. Do 2007 roku miała kontynuację pełną, personalną, prawda? W takim kraju żyjemy. Taka jest wolna Polska po transformacji ustrojowej. To już mówił wolna, panie redaktorze. No, widzi pan, bardzo dziękuję za zrozumienie istoty rzeczy. Bardzo się cieszę z tego. Wojciech Jaruzelski zatem nie może, nie powinien liczyć na jakąkolwiek taryfę ulgową przed tym sądem historii, który państwo stanowicie. Wygląda na to, że na razie żadnego innego sądu nie będzie. Na to wygląda, dlatego że prezydent urzędujący zaprosił tego człowieka do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak? Drugi prezydent Rzeczypospolitej odwiedzał go w szpitalu i wielokroć występował jako żyrant w jego wersji historii. Ten drugi prezydent, co to mu się meldował jako kapral, tak, w stanie wojennym. Taka sprawa. A państwo, którzy powątpiewacie o tym, czy to w ogóle ten scenariusz III wojny światowej, czy to w ogóle było jeszcze wtedy aktualne, bardzo proszę, nie wątpcie, dlatego że, jeszcze raz powtórzę, Armia Czerwona nie miała nigdy żadnych innych planów poza napastniczymi. Co się wyrażało tym, że na poligonach nigdy nie ćwiczono niczego innego poza atakiem. Nigdy tego nie ćwiczono. I jeśli ktoś myśli, że III wojna światowa, no to ona może mogła wybuchnąć za Stalina, może kryzys kubański, ale później to już chyba nie. Otóż, proszę państwa, historycy, nie tak liczni, bo w ogóle nie za wielu ludzi tym się zajmuje, ale ci, którzy się tą sprawą zainteresowali, dość zgodnie stwierdzają, że prawdopodobieństwo wybuchu III wojny światowej nigdy nie było większe, nigdy nie było to zagrożenie poważniejsze niż właśnie na początku lat 80., na przełomie 70. 80. Cała ta historia niedoszłej III wojny światowej może być opowiadana. Możemy sięgnąć do przykładów, do tych punktów zwrotnych, wcześniejszych. Dlaczego Sowieci właściwie wcześniej się na to nie decydują? Różne przeszkody opóźniają realizację tego planu. Na przełomie lat 70. Sowieci już bardzo dobrze wiedzą, to jest jasne, że w epoce, w której świat wchodzi w erę nowych technologii, ostatecznie przegrali wyścig zbrojeń z Amerykanami. Oni to wiedzą. W momencie, gdy pojawiły się komputery, tego się już na dłuższą metę nie da nadgonić bronią konwencjonalną. I Sowieci mają to dobrze wyliczone. Wiedzą, bo to się wie. To nawet jak się kupi auto, to wiadomo, ile lat ono pojeździ. Mniej więcej wiadomo. Jak się zrobi czołg, to wiadomo, jaki jest resurs silnika i wszystkich elementów takiego urządzenia. To samo dotyczy wszystkich innych śmiercionośnych urządzeń, prawda? A zatem oni wiedzą, ile lat mają, i to się liczy w latach, w miesiącach, ten zegar tyka, licznik bije, mają ostatni moment, kiedy mogliby skorzystać z tej miażdżącej przewagi w broni konwencjonalnej. Właśnie rzucić te wszystkie czołgi za łabę, za ręk na Europę. Jak oni kombinują? Oni kombinują w ten sposób i dobrze to też mają rozpoznane. Oni wiedzą, że tak im się udało spenetrować Zachód, tak im się udało rozmiękczyć serca i umysły ludzi Zachodu, że jeśli tylko uda im się wedrzeć, no przynajmniej do Niemiec Zachodnich, to wtedy prawdopodobnie zadziała już sprzężenie zwrotne, to znaczy opinia publiczna Zachodu nie będzie popierała adekwatnych środków odwetowych ze strony rządu amerykańskiego, ze strony armii amerykańskich, w ogóle armii Zachodu. Prawda? A zatem wtedy, zresztą zawsze to przewidywał właśnie scenariusz rewolucji światowej. Armia Czerwona
nie miała maszerować i płynąć przez wszystkie morza i oceany. Armia Czerwona za Lenina i Trockiego, ten plan tak wyglądał. W roku 20 ten plan tak wyglądał, prawda? Miała dojść do Niemiec. Po co? Po to, żeby podać rękę proletariatowi niemieckiemu, który sam już tam rozpęta rewolucję, co zresztą wtedy było faktem, prawda? Ta rewolucja była faktem na Węgrzech, w Niemczech, a później, kiedy właśnie Polacy włożyli kij w szprychy i zatrzymali Armię Czerwoną na linii Wisły, no to jaki był stosunek opinii publicznej i rządów zachodnich do Polski wtedy? Wcale nie pomocny, wcale nie życzliwy. A zatem rachunki Lenina, że jeśli tylko wykonamy zdecydowany ruch i rozhuśtamy tę łajbę świata całego dostatecznie energicznie, to potem już zadziała siła inercji i ta rewolucja rozgorzeje. Otóż z grubsza rzecz biorąc, ten plan nigdy się nie zmienia. Ten plan jest identyczny także na przełomie lat 70. i 80. Rozmawiać z rezerwistą, który został powołany w roku 83 lub 4 na ćwiczenia, a był to rezerwista SAPER i ćwiczenia jego jednostki miały temat zagrzebywanie 20 tysięcy ciał, tak, trup. No to jest poważny problem logistyczny. W wojsku nie można niczego zrobić bez planu, a nawet jak się ma plan, to trzeba go przećwiczyć, prawda, 5 razy, żeby coś z tego w ogóle wyszło. W wojsku nie można tak mieć pomysłu, że coś na zajutrz na przykład zrobimy. Nie, musi być plan, ćwiczenia. Otóż uświadomcie sobie, co to znaczy, że oni w roku 83 lub 4 ćwiczą zagrzebywanie 20 tysięcy trupów. To nie da się tego tak łatwo zrobić. Musi być mapa, na której wyrysowany jest rejon, w którym to można zrobić, bez ryzyka skażenia. Jak jest rejon, no to muszą być drogi dojazdowe, musi być transport, muszą być ludzie, którzy wiedzą, jak to, przepraszam, zebrać tych wszystkich tutaj delikwentów, nas, jak zbierać, prawda? W co pakować? Jak poważne zagadnienie. I oni to właśnie ćwiczą. Czyli jeśli ktoś z Państwa powątpiewa o realności tego scenariusza, to proszę zauważyć, że ten scenariusz był bardzo więcej niż realny z punktu widzenia tych, którzy wykonywali wtedy tę sowiecką robotę, posługując się nawet i polskim językiem. Chociaż na tym najwyższym szczeblu to się tam tylko po rosyjsku rozmawiało. No, to jest moja propozycja, żebyście Państwo właśnie więcej się nie dali nabrać na tę wersję mniejsze zło i żebyście Państwo nie traktowali nigdy więcej tej wersji, że najpiękniejsze dokonania, jakie Polacy mają na koncie, jak właśnie powstanie Solidarności w roku 80, że to było coś groźnego i że mogło czemuś na dłuższą metę szkodzić, że w gruncie rzeczy lepiej, że to zostało spacyfikowane, to tego nie kupujcie. To moje przesłanie, do którego projekcja filmu była punktem wyjścia i pewnym pretekstem. Zapraszam Państwa do głosu. Witam Państwa. Tu krótki ten kabel, pewnie trzeba bliżej. Ja z panem Michałem już nie chcę pieniędzy do rzeczy. Zawsze twierdziliśmy, jaką miałem szczęście, że żoną mieliśmy to zdanie, że żyliśmy w okupacji, to była normalna okupacja. I jak człowiek o tym mówił, nikt w to nie wierzył. Śmiali się, że jest chory na nienawiść do bratni Armii Czerwonej. A to była okupacja. Nie wiem, ja tu chciałem tylko jedną rzecz uzupełnić. Żyjemy w Bydgoszczy. Z Bydgoszczy miały startować samoloty Su-22 z bombami atomowymi. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Z Bydgoszczy miała być przeniesiona bomba atomowa i rzucona na Rotterdam. Co ciekawe, w telewizji niedawno, bydgoskich czy polskich, był pilot, który opowiadał o tym. Jak byli ćwiczeni, miały startować 3 samoloty, tylko jeden miał bombę, to było po to, żeby nie psychologicznie, żeby nikt nie wiedział, którą bombę zrzucam. Ale słuchajcie, on opowiadając o tych ćwiczeniach, mam nieszczęście, że mam w rodzinie kogoś, kto też był bardzo zagmatwany w tych sprawach.
On opowiadając o tym, on w ogóle nie przejawiał żadnej skruchy. On opowiadał o ćwiczeniach, jak oni biorą bombę atomową i rzucają na Rotterdam. W Polsce było, to też mało kto wie, 63 bomby atomowe, które mieli rzucić Polacy. Nie tylko zrzucić samolotów, bo były również bomby, które miały być wystrzeliwane z działu. No scenariusz byłby straszny, I rzeczywiście bohaterem jest na pewno pan Kukliński, bandytą na pewno się Jaruzelski. I rzeczywiście, jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości po tym filmie, przepraszam, zobaczcie, teraz sobie do siebie. Ja się zastanawiam, jakim cudem po 10 kwietnia PO wygrał wybory. Jakim cudem, pomyślcie, czy wszyscy głosowaliście tak, żeby Polska była Polską? Dziękuję. Bardzo panu dziękuję, to są bardzo ważne przyczynki, prawda, do tej historii, która ciągle jeszcze. A wróćcie państwo do domu i zajrzyjcie, kto ma okazję, do książeczek szkolnych. Swoich dzieci, wnuków, siostrzeńców. Zobaczcie, co tam jest napisane. Zobaczcie, jak bardzo wykład szkolny owija te sprawy w bawełnę, a prawdę mówiąc w ogóle przemilcza. To, o czym pan w tej chwili wspomniał. Te dane, fakty, to pasjonujące dla mnie. Bardzo się cieszę, że te informacje dostaję, że jakiś pilot tutaj występował w telewizji. Poszukam sobie tego, może znajdę w sieci. Coś pan dopowie jeszcze. Że ktoś by chciał sprawdzić, że to prawda. Była taka gazeta Dziennik. Ona się już parę lat nie ukazuje, ona teraz się tylko zmieniła. I były trzy artykuły po kolei, które mówiły o właśnie o ilości bomb, kto ma rzucać, gdzie miały, gdzie były lokowane. Także to jest wszystko do sprawdzenia. Ten pilot, już pilot żyje. Ale jeszcze się. No, teraz człowiek wyfetuje z powietrza z głowy. No, jest. To wszystko jest, to jest telewizja Bydgoszcz, ten pilot, także on... A jak dawno to było? Czy ja wiem, około roku temu. Aha, jeszcze chciałem właśnie coś tak mówić. Rosjanie ćwicząc, to jest też teraz niedawno, w którejś z gazet, nie wiem, czy w jakiejś innej, Rosjanie ćwicząc atak atomowy, jak to będzie wyglądało, czy wyobraźcie, że ćwiczyli na żywym organizmie, czyli na swoim narodzie. Tak, to jest na parę tygodni temu był artykuł. Po prostu rzucili bombę atomową na zamieszkałe tereny i próbowali przez to przejść. Oczywiście nie licząc ani żołnierzy, ani ludzi zamordowanych. No to są bandyci po prostu, to jest naród bandytów. Dlatego jak ktoś mówi, gdyż to Szczypadiel, przepraszam, no wcale nie. 50 lata to były. Nie, to nie były, to było później. Jeżeli ktoś mówi, gdyż to Szczypadiel, nie naród, Rosjanie, romantyczne. Guzik, prawda, to jest naród bandytów. I trzeba sobie z tego zdać sprawę. Jeżeli ktoś próbuje, my pochodzimy z Kresów, my mamy bardzo duże doświadczenia. Jak ja ich widzę, jak ja z nimi rozmawiam, każdy Bukowski Władimir powiedział, że on jak tam przy łóżce siedział, to bardzo grzecznie, bo siostra go głaskała po główce, wiedzą, że to jest polityczny, on na przy łóżce, ale jak przyszła pora, to mu zastrzyk, to ma taki, jak kazano. I oni po prostu mogą się uśmiechać, ale jak pan obróci, to nóż w plecy wsadzą. I ja jestem co do narodu, tak jak już ustawiony. Dziękuję. Proszę pana, ja panu powiem tak. Proszę tak nie myśleć. Proszę zauważyć. Jakbyśmy tak powiedzieli, to byśmy wtedy wynikało, że wierzymy w jakiś determinizm. Że jak się człowiek urodzi, nie wiem, tu czy tam, to musi, tak, albo nie, otóż mamy wolną wolę. I proszę zwrócić uwagę na taki szczegół.